Cześć, witam wszystkich i od razu zapraszam na film, w którym będzie zawarty inbox, a wcześniej krótka historia Warringtona, którego zapowiadałem tydzień temu. A więc zapraszam. Jedna z najsłynniejszych latających konstrukcji II wojny światowej, Vickers Warrington, podstawowy średni bombowiec RAF i polskiego lotnictwa na zachodzie z tego okresu, powstał w połowie lat 30. Zaprojektowali go Rex K. Pearson i Burns Wallace, bardziej skojarzony z projektami swoich skaczących bomb. To właśnie on opracował słynną konstrukcję geodetyczną w postaci kratownicy zgiętych rur, łączących się pod kątem bliskim prostemu, którą następnie pokrywano płótnem. Zapewniała ona bardzo dużą wytrzymałość przy jednocześnie stosunkowo niewielkiej masie własnej. Nowa maszyna swój pierwszy lot wykonała 15 czerwca 1936 roku, jeszcze pod nazwą Cressy, którą następnie zmienił RAF. Po ujednoliceniu konstrukcji z nowo projektowanym samolotem Vickers Warwick rozpoczęto w 1937 roku produkcję seryjną. Zbudowano 11 461 sztuk Warringtonów, głównie w wersjach Mark 1, Mark 3 i Mark 10. Ponadto powstawały także wersje do zwalczania ubotów, jak chociażby Mark 14. Interesującej nas wersji Mark 2 powstało 401 sztuk. Warringtony mają bogatą historię bojową. Używane od samego początku II wojny światowej, już 4 września przeprowadziły, razem z samolotami Blitzkrieg-Bornheim, pierwszy nalot bombowy RAF, którego celem były niemieckie okręty, pancerniki, w Brunsbüttel. Dwa utracone po zestrzeleniu przez niemieckie myśliwce samoloty Warrington stały się pierwszymi maszynami utraconymi przez aliantów na froncie zachodnim, choć podejrzewam, że tę niechlubną palmę pierwszeństwa dzielą z Ben Heimami. Po przeniesieniu do operacji nocnych w rezultacie bitwy powietrznej nad wyspą Helgoland 18 grudnia 1939 roku, gdy RAF stracił kilkanaście maszyn, wzięły udział w ogromnej liczbie zadań bojowych. Jako pierwsze bombardowały Berlin w nocy 25 sierpnia 1940 roku. Morskie wersje do końca wojny zatopiły 29 ubotów. Bombowce tego typu znane są także z licznego użycia przez polskie lotnictwo na zachodzie. Najliczniej brały udział w nalocie na Kolonię 30 maja 1942 roku. Na 599 Warringtonów 101 było obsługiwanych przez polskie załogi oraz w podobnej liczbie w bombardowaniu Bremy w nocy z 25 na 26 czerwca 1942 roku. To właśnie podczas powrotu z tego zadania zginął pilotujący Warringtona Stanisław Skarżyński, pierwszy Polak, który odbył przelot nad Atlantykiem w 1933 roku. Vickers Warrington stał się latającą legendą, głównie z powodu swej niezwykłej odporności na uszkodzenia, którą uzyskał dzięki swej nietypowej konstrukcji. Ostatecznie ta mogąca przenosić ponad 2 tony bomb maszyna, rozwijająca w niektórych wersjach prędkość maksymalną powyżej 400 km na godzinę, została wycofana ze służby w marcu 1953 roku. Przyszła zatem pora na recenzję, czy też taki bardziej przegląd kolejnego modelu. Zgodnie z zapowiedzią jest to Warrington w wersji Mark II, Mark II od firmy MPM Production. No więc zaczynamy. Pudełko prezentuje się, jak widać, taka średnio ciekawa grafika. Co ciekawe, obydwa samoloty, które na tym pudełku się znajdują, które są na nim przedstawione, są w polskich barwach dywizjonu 305 i oba można zbudować z tego zestawu, to znaczy można sobie wybrać jedno z tych malowań, bo obydwa są na kalkach. Ale ogółem można przyznać, że grafika prezentuje się całkiem przyzwoicie. Poza tym na pudełku po bokach
znajdują się opisy po czesku i po angielsku z informacją, że jest to wtryskowy model, czyli nie żywica, tylko normalnie plastik. No i że jest to edycja limitowana, adres producenta, cena, informacje po czesku, angielsku i niemiecku, numer katalogowy 72535. No i to by było tyle, jeśli chodzi o pudełko. Zajrzyjmy zatem do środka. Mamy tutaj taki duży woreczek zaklejany z wszystkim, co potrzebne. Zbadajmy zatem jego zawartość. Jest oczywiście instrukcja. Kalkomanie. No i części. Na uwagę tutaj zasługuje umieszczenie części przeźroczystych w osobnym woreczku, co utrudnia, właściwie uniemożliwia, mam nadzieję przynajmniej, ich porysowanie, więc tutaj taki od razu plus dla producenta. Są też, wbrew temu co powiedziałem, części żywiczne, raptem dwie. To są bodajże wloty powietrza do silników. Taki drobiazg. Oczywiście jest też całkiem sporo części plastikowych. Przejdźmy zatem do instrukcji. Zaczyna się ona taką ładną sylwetką samolotu. No i skróconą wersją jego historii po angielsku i po czesku. Wewnątrz mamy rozrysowane części wraz z ramkami, co oczywiście jest bardzo przydatne, i symbole, objaśnienie symboli, legendę symboli użytych w instrukcji. A potem, co oczywiste, etapy montażu. Myślę, że nie powinna sprawiać żadnego problemu. Choć tutaj zapowiada się pewna trudność, bo na przykład w niektórych miejscach jest informacja, by przycinać niektóre części w razie potrzeby. Na przykład tutaj, no właściwie to są tylko te dwie części, co do których taka informacja została wystosowana. No przyznam się szczerze, że trochę mnie to niepokoi, ale zobaczymy, może nie będzie aż tak źle. Na końcu instrukcji znajdują się jeszcze informacje o innych zestawach od tego producenta. MPM ma dużo ciekawych produktów. Inne wersje Wellingtona, tutaj akurat mamy przedstawioną Mark III, Boston 4, Lockheed Hudson, Bolton Paul Defiant. Defianta robi też, jak wiadomo, Airfix. Ale ten zestaw, te zestawy od MPM-u, choć nie są tu przedstawione, jeśli chodzi właśnie o Defianta, umożliwiają budowę takich wersji z późniejszego okresu służby tej maszyny, na przykład wtedy, kiedy Defianty służyły jako holowniki, tak na marginesie. No i też informacja o publikacji dotyczącej właśnie tego bombowca Vickers Armstrong Wellington. To myślę, że instrukcję mamy omówioną, ale oczywiście jak zawsze, gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, to zawsze możecie zadać mi je w komentarzach pod filmem. Aha! Częścią instrukcji jest też kolorowy schemat, właściwie schematy malowań. Właściwie wszystkie malowania są takie same. I oznakowań samolotów, czy też modeli samolotów, które można zbudować z tego zestawu. Dwa z nich, SMM
i SMH. To są malowania z polskiego dywizjonu 305 Ziemi Wielkopolskiej. W pierwszym przypadku jest to samolot, który miał taką grafikę ze znanej, co po niektórym kreskówki, Popeye the Sailor. Maszyna ta została zestrzelona w nocy z 28 na 29 marca 1942 roku i cała załoga dostała się do niewoli. To ten samolot, który widzieliśmy na okładce na pierwszym planie. Natomiast druga maszyna z polskiego dywizjonu 305 to jest właśnie SMH, który też został utracony. On z kolei miał grafikę Kaczora Donalda i został zniszczony w trakcie powrotu nad Hamburga, z bombardowania Hamburga z jednym pracującym silnikiem. Zderzył się na ziemi z innym Wellingtonem, no ale załoga, z tego co wiem, wyszła, z tego co wyczytałem, wyszła bez obrażeń większych przynajmniej. Ponadto mamy jeszcze samolot ze 104 dywizjonu RAF, który się też rozbił w trakcie lądowania 4 czerwca 1942 roku koło Sidi Barani. A ostatnia maszyna to jest 214 malajskiego dywizjonu RAF. No i on chyba jako jedyny z tego zestawu przetrwał przynajmniej do końca swojej służby. Oznaczony był zaś głową tygrysa. No bo wiadomo, Malaje i te sprawy, tam gdzieś tygrysy sobie biegają, więc... Dobrze, może nie będę się już silił na dowcip. Przyjrzyjmy się zatem karkomaniom. Prezentują się, tak rzekłbym, średnio, no ale najważniejsze jest to, jak będą się nakładały. A tego dowiemy się dopiero, kiedy ich użyję, więc dopiero za jakiś czas. No ale wstępnie muszę przyznać, że trudno mi tutaj jakoś zauważyć jakieś błędy czy problemy. Kolory są wyraźne, nie widać żadnych przesunięć, grafiki są czytelne, więc zapowiadają się one co najmniej poprawnie, a moim zdaniem po prostu dobrze. Pora zatem na prezentację tego stosu plastiku. I tak, ogółem jeśli się przyjrzeć, widać, że części w tym, jakby nie patrzeć, shortranowym modelu są odlane całkiem przyzwoicie, wyraźnie i dość czysto. Konstrukcja geodetyczna kadłuba też jest widoczna, choć są też miejsca, jak na przykład tutaj, gdzie te linie podziałowe, te linie takie wypukłe, może nie podziałowe, tylko takie wypukłe linie imitujące to wypychanie płótna, którym był pokryty samolot przez konstrukcję, są trochę nierówne, ale to jednak nie psuje takiego całkiem pozytywnego wrażenia ogólnego. Popatrzcie też na środek, bo w środku ta konstrukcja jest jeszcze bardziej zaznaczona. No zobaczę, jak to się będzie sprawowało. Skrzydła i stateczniki. Tak samo. Detale są trochę rozmyte. Aczkolwiek tutaj, jak się przyjrzymy, to widać, że te krawędzie nie są takie ostre. Ale z drugiej strony konstrukcja geodetyczna też jest ładnie odtworzona. Różne pokrywy wzierników też widać. Zobaczymy tylko, jak będzie ze spasowaniem. Ramka specjalnie dla wersji Mark II, czyli silniki. Też nie widać jakichś problemów, na pierwszy rzut oka przynajmniej. Ładnie ponitowana gondola silnika.
tutaj ramka z różnymi częściami, także do innych wersji. Widać niewielkie jamki skurczowe na powierzchni niektórych detali. Ale ogółem jakichś dramatów tutaj nie ma. Tutaj z kolei widać inną rzecz, mianowicie silniki do wersji z silnikami gwiazdowymi. No i powiedzmy sobie szczerze, za dobrze to nie wygląda, no ale ostatecznie w tym przypadku są nam one niepotrzebne. Tutaj z kolei widać większą jamkę skurczową na jednym z detali. Trochę szpachli się przyda. No i ostatnia ramka. Na której znajduje się między innymi grucz oddzielająca kokpit od reszty samolotu. Jest całkiem ładnie zdetalowana, podobnie jak tablica przyrządów. I to trzeba przyznać, dobrze rokuje, jeśli chodzi o efekt finalny. Obejrzyjmy zatem jeszcze elementy przeźroczyste. No tak, są one przeźroczyste, wprawdzie dość grube, ale przeźroczyste. No widać przez nie całkiem wyraźnie. Myślę, że tutaj akurat nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy do czynienia z short runem, no to tym bardziej nie. I na sam koniec te dwie małe części z żywicy. Odlane są całkiem przyzwoicie, a nawet bardzo ładnie. Widać, choć może tutaj trudno będzie to przedstawić, widać na ich powierzchni imitację siatek we wlotach. Może trochę trudno to tutaj teraz zobaczyć, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że tak właśnie jest. No, czyli zapowiada się to również całkiem poprawnie. No i to już wszystko, co się tyczy inboxa, czy też inboxu. Zobaczymy, jak ten model będzie się sklejał. Zapowiada się przyzwoicie, a nawet bardzo przyzwoicie. A jak będzie ze spasowaniem, no to zobaczymy już w trakcie składania. Na które już teraz Was bardzo serdecznie zapraszam. No i na koniec jeszcze taka ciekawostka. Te wypraski, które są w pudełku, a które widzieliście przed chwilą, są w zasadzie identyczne z tymi, które w swoich pudełkach umieszcza Italeri. Przypadek nie sądzę, ale kto od kogo odkupił formy, czy też może wypraski, no to tutaj nie podejmuje się spekulować na ten temat, ale może ktoś wie. Jeśli macie jakieś pytania, zadajcie je proszę w komentarzach. Lajkujcie, łapkujcie moje filmy, subskrybujcie proszę mój kanał. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, trzymajcie się, cześć.